Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj plan jest taki, że pójdziemy sobie na pewno do Robin. Mamy tutaj jeszcze Życie na Wsi w telewizji. Witamy w programie Życie na Wsi, jesteśmy tu z kolejną wskazówką dla was. To sezon na maliny, wszystkie krzaki na wsi będą obsiane tymi soczystymi małymi jagodami i są do wzięcia za darmo, zbieranie ich to dobry sposób na zarobek. Tak, chcemy. Chcemy jak najbardziej maliny, to są salmon berisy, więc jak najbardziej będziemy chcieli. Co mamy w skrzynce? Witaj drogie dziecko, wiem, że dopiero zaczynasz jako ogrodnik, więc chcę ci dać małą wskazówkę. Większość upraw rośnie tylko w jedną porę roku, kiedy nadejdzie lato, twoje wiosenne uprawy uschną, więc planuj na przyszłość. Babcia Evelyn. Dobrze, babciu, będziemy pamiętać. A to co weźmiemy, to weźmiemy to sobie wszystko. Kalafior w sumie też mogli... Wiecie co, weźmiemy też to, możemy od razu zahaczyć community center. Z kamieliny nie będę brał, bo nie potrzebujemy. Dobra, ale sobie pozbieramy za to wszystko to, co tutaj mamy i miejmy nadzieję, że dostaniemy jakiś fajny pasternak, jednak złoty. Mamy dwa złote pasternaki. Nie jest to tyle, ile bym chciał, bo brakuje nam w takim wypadku jeszcze trzech, ale jest i tak lepiej, jakbyśmy nie mieli mieć ich w ogóle wcale. Dobra, zbieramy to, mamy w końcu zieloną fasolkę, więc kolejna rzecz tutaj dla nas będzie też gotowa, więc cieszy mnie to już i niezmiernie. Brak miejsca w ekwipunku, okej, zaraz sobie porobimy miejsce, jednakże to co zrobimy już na samym starcie to... O Jezus Maria, ale mi coś wokół, o, coś mi do... okej, wlazło. Więc tak, czy ja chcę sobie coś tutaj odłożyć? To jest moje w sumie główne pytanie, czy ja chcę coś sobie odłożyć? Szczerze chyba nie. Szczerze chyba nie. Szczerze chcemy chyba wszystko posprzedawać. Ale chyba zamiast sprzedawać tutaj, to będziemy ten. Zobaczcie, tutaj mamy właśnie maliny. Tylko no nie mam na nie miejsca. Proszę bardzo. Salmon berries. Czyli po prostu maliny w tym przypadku. Czy ja mogę w sumie coś tutaj zjąć? Czy mogę coś... Dobra, wiecie co? Jeszcze na razie zostawię te malinki tutaj. I zrobimy tak, podlejemy sobie to wszystko. Jestem zaskoczony, że użyźnienie w ziemi jeszcze zostaje w sumie, kurczę. Powiem wam, myślałem, że to raczej by zniknęło nam. Czy mamy tutaj jakieś nasiona? Nie mamy żadnych nasion, więc nasionka by się przydało od razu zasadzić. Jak najbardziej weźmiemy znowu pasternak, bo się nam z pewnością on przyda. Proszę bardzo, ziemniaki podlewamy. Możemy kontrolem sobie w ogóle... Nie, shiftem to było? Shiftem, tak. Shiftem możemy sobie patrzeć, gdzie mniej więcej nasza myszka tutaj celuje też. Taki protip dla tych z was, którzy nie wiedzą. I shiftem też będziemy chodzić wolniej. O, skończyła mi się woda. Okej, okej, okej. O, tutaj jeszcze mamy pasternak do zebrania. Eins, zwei. Jaki dostaliśmy ten pasternak? Nie dostaliśmy złotego, niestety. Dobra, ojejku, jak słodko sobie skaczesz tam, kociaku nasz, tutaj, kochany. Dobra. To, co mnie cieszy przede wszystkim, to to, że w końcu, moi drodzy, wybudujemy sobie silos i będziemy mogli sobie pościnać w końcu tę trawę. Więc jestem z tego faktu niezmiernie zadowolony. Proszę bardzo. I w sumie na razie zrzucimy konewkę. Czy chcę coś brać? Siekierę zostawimy. A resztę tutaj już sobie poradzimy. Ale to, co na pewno wezmę, to wezmę sobie te jagódki. Te malinki nasze kochane. Chodź, kociaku. Masz tutaj troszkę miłości dla nas, od nas. Dobra, więc moi drodzy, tak. Polecę chyba w sumie od góry. Polecimy w sumie od góry. Myślę, że to będzie rozsądniejsze. Na, włókno. Sobie zrzucimy, bo nie ma potrzeby z tym jednym włóknem lecieć. Myślę, że tak będzie sensowniej przynajmniej. Nie lecieć z nim. Tutaj widzę, nam porosło nieco, będą drzewka nam tu rosły, ale okej, to żaden problem. Tam zobaczcie, ile jagód mamy. Tych jagód naprawdę dużo będziemy mogli zbierać. One naprawdę w dużej ilości tutaj będą, więc jeśli danego dnia nie będę miał energii, a będę chciał coś tutaj robić, to jak najbardziej będziemy sobie chodzić na to, żeby jagódki zbierać, bo to jest... Znaczy jagódki, czemu ja na to mówię z jagódki? Przez to, że to jest salmon jakby. To przez to, że to jest salmon tam podpisane.
Zbierajmy te jagódki, zbierajmy jagódki. I chodźmy do Robin. Mam nadzieję tylko, że Robin będzie otwarte miała. Błagam, kochana, nie miej zamknięte, bo będę niezadowolony z tego faktu. Tym bardziej, że niosę się tutaj z rzeczami dla ciebie. I tak to byśmy mogli mieć od nich spokój. Stoi, jest w porządku, super. Moment, przede wszystkim tak. Zajdźmy od niej do tyłu. Hej, masz moją siekierkę! Co za ulga! Prawie obciąłem sobie palce u stopy inną siekierą. Dziękuję! Proszę cię bardzo, Robin. I w związku z tym wybudujmy budynek sobie. A. Nie wziąłem miedzi. O cholera, ja nie mam miedzi teraz. Ja nie mam teraz miedzi. Ale zrąbałem. Ale zrąbałem, a już miałem tytuł odcinka nawet przygotowany. Ale zrąbałem, o ja pierdykam. Zrąbałem, bo nie mamy miedzi. Dobra, zrobimy tak. Polecimy w takim razie. Chociaż wiecie co? Polecę tak, polecimy na dół. Weźmy sobie, odbierzmy kasę. Polecimy na dół do Piera. Witaj, Luis. Miło mi cię tutaj widzieć. Cieszę się, że jesteś, że żyjesz. Zbierzmy tutaj stąd. I wrzućmy tutaj do miasta nasze tutaj kolejne uprawy. Bo nie potrzebujemy ich ze sobą tutaj nosić, więc proszę ja was bardzo. Ryb żadnych nie mamy, więc tam nawet nie zachodzę. Ale tutaj chyba coś... A nie, do tego wyżej, przepraszam bardzo. Pyk, pyk, pyk. Tutaj mamy kalafiora i mamy jedną fasoleczkę. Zbiór zakończony. I co z tego dostaniemy? Mamy speed grow, czyli na ten, przyspiesza wzrost roślin. Czy coś innego tutaj jeszcze mamy? Wiem na pewno, że tutaj do zbioru jesiennego mamy pochrzyn cały, bo udało nam się go dostać całkowicie przypadkiem. Z produktów zwierzęcych domowych wysokiej jakości. Czy mogę tutaj zrzucić? Nie mogę tak zrzucać sobie. Okej, okay, muszę pamiętać, że nie mogę tak zrzucać. A szkoda, kurczę, bo byśmy mogli sobie to rozdzielić od razu. Okej, okay. W takim razie na razie jest tyle, ale coś nam nowego się odblokuje w takim wypadku. Odblokuje nam się tutaj w piecu jakby coś. Będziemy mogli tam kolejne rzeczy wykonać, więc chodźmy od razu w tamtą stronę, zobaczmy sobie, co ciekawego nam tutaj doszło. Co tu ciekawego nam doszło? Po, po, po. Kotłownia. Zbiór kowala, czyli sztabki. Zbiór awanturnika, czyli szlam, skrzydła nietoperza i esencje. I zbiór geologa, czyli kwarce, łzę kosmiczną, kryształy. Okej, okay, to nie jest trudne. I co za to? Naprawa wózków. Okej, okay, to jest cudowna rzecz. Naprawę wózków byśmy chcieli wykonać. Za każdy jakby ten będziemy dostawać konkretne rzeczy. Na przykład tutaj usunięcie błyszczącego głazu. To błyszczący głaz jest tam jakby w górze rzeki i on by nam tutaj blokował rzeczy. Będziemy dzięki temu mieli więcej rybek ładnych, fajnych. Ale na razie nie skupiamy się na tym. Lećmy tutaj do Piera. Nie ma środy na szczęście, więc powinno być w porządku. I mamy tutaj quest jakiś od kogoś. O, szlak. Zapominam cały czas o tych urodzinach wszystkich. Pan będzie miał urodziny 18. Potrzebuję czegokolwiek, żeby wetrzeć w biodra? Proszę przynieść to jak najprędzej. 75 zł przy odbiorze, pan ucieszy się. Okej, okay, możemy wziąć, zaakceptować. Abigail, okej, okay, witaj Abi. Witamy, Pierre. Sprzedajemy ci tutaj wszystko, czego nie chcemy, więc to sprzedajemy. To możemy, to możemy, to. To, to, to. Dobra. Lecimy, sprzedajemy mu wszystko, co mamy, czego nie potrzebujemy. Speed grow. Nie jestem pewien, czy mi jest jakoś nie wiadomo jak bardzo potrzebne. Ale na pewno tak, bierzemy sobie dalej nasiona pasternaku. Rosną 4 dni. Weźmy sobie tak z 30. Zrobiłem głupotę, bo teraz pozbyłem się hajsu. Dobra, weźmiemy 20. Ziemniak. Bierzemy ziemniaka, też jeszcze więcej. I czy coś w sumie jeszcze chcemy?
Weźmy kwiatki w sumie. Weźmy jarmuż. Weźmy jazz, żebyśmy mieli nowe rzeczy. Przepis na trawę nie będę, myślę, brał go. Zwykły nawóz, zwykły użyźniacz. Ile za zwykły nawóz? 100. Dużo. Dużo za dużo dla nas. O! Ale nie, to wtedy wraca mi za 10, czy... Wraca mi za 10, tak? Okej, okay, dobra, mogę w takim razie odkupić. To mamy dużo pasternaku. Mamy dużo za dużo pasternaku w takim wypadku. I weźmy sobie jeszcze nieco kalafiora. I będzie, myślę, całkiem w porządku. Mamy trochę... Trochę nam się uszczuplił hajs. Ale i tak jest, uważam, całkiem spoko. Przebiłem w śmieciach na szybko, póki tutaj nikogo nie... A, szlak! Nie zauważyłem, jak się schowała za krzakami. Nieładnie. Nieładnie, Evelyn. Dobra, to teraz tak. Wracamy w takim wypadku na farmę. Zasiejemy sobie tutaj nasze plony. I to, co zrobimy oczywiście z tymi plonami, to je podlejemy, a potem... Potem chciałbym się wybrać po żelazo dla nas. Chciałbym wybrać się po żelazo... Nie żelazo, Boże. Nie żelazo, tylko miedź, żebyśmy mogli coś więcej mieć. Proszę bardzo, to zatrzęśmy sobie krzaczkami, mamy malinki. Malinki chcę cały czas zbierać, bo to jest cudowna dla nas rzecz. Maliny, zobaczcie, 25 energii. To jest coś, co idealnie dzięki temu będziemy mogli sobie odzyskiwać energię podczas właśnie jakiegoś latania i tak dalej, a w jaskiniach to już w ogóle będzie przydatne. Więc tak, proszę bardzo. Wsadzimy wszędzie, tylko jak popadnie to wszystko. Tak, tutaj też, motyczką tutaj i tu tak samo. Dobra, pasternaku nasadzone, mamy sporo. I chciałbym wziąć tutaj sap, mamy tutaj jeszcze też tapkę miedzi. Na pewno to możemy wziąć teraz do tamtej nowej, do tamtego nowego. No, przydałoby się miedzi pozbierać nam w takim wypadku. Przydałoby się nam pozbierać miedzi, dobra. To sobie zrzucimy, że będziemy chcieli to zawieść. Zrzućmy sobie mlecza, bo nie potrzebujemy go. Crafting. Robimy sobie nawóz, tyle ile wlezie. Bo chcemy jak najbardziej tutaj mieć lepsze uprawy. Dobra, pięknie. Możemy też w sumie speed grow dać nareszcie. Okej, okay, szczerze jestem ciekaw, czy speedgrow, jeśli będziemy mieli tutaj, to czy szybciej nam będą wydawały plony te, fasolki. Tego jestem ciekaw w sumie, bo nigdy nie miałem okazji tego jakoś sprawdzać. Nigdy za bardzo nie korzystałem właśnie z tego speedgrow. Dobra, proszę bardzo, raz, kolejny raz, jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Tutaj to, jeszcze, a nie mamy wody. Niedobrze, lecimy po wodę. Jeszcze raz. To, co moi drodzy, chciałbym też zrobić. Chciałbym zachować sobie nasiona z każdej możliwej tutaj jakiejś roślinki dla nas, żebyśmy mogli sobie w pewnym momencie usamodzielnić się, jeśli chodzi o produkcję. Jeśli chodzi o nasze rzeczy, ponieważ... Kot mi buszuje tutaj w tym. Kocie, uspokój się. Proszę mi tutaj nie buszować. Kot mi buszuje w ten, w fasolce. Nieładnie, koleżko, nieładnie. Dobra, schowamy sobie to wszystko. Złoty pasternak sobie też schowamy. To sobie zachowamy. Zostawiamy wędkę, zostawiamy to. Bierzemy mieczyk, bo będzie nam bardziej mieczyk potrzebny teraz. Motyka zostaje z nami tylko... Chociaż nie, motykę też zostawimy. Nie ma co. To niech z nami tutaj będzie. Chociaż nie, weźmiemy sobie też to tutaj, zostawimy. Bo myślę, że dzisiaj i tak w sumie nie zajdziemy do tego. Nie zajdziemy do nie zajdziemy już i tak pewnie do robin. Więc na następny dzień sobie to weźmy.
No i co? Lecimy do kopalni w takim wypadku, moi drodzy. Mamy trochę mniej energii, ale przypomnę, mamy te całe jagody. Jagody, Boże, maliny. Chociaż, czy maliny były jagodami? One chyba też były uznawane za jagody. Choć nie jestem teraz pewien. Moja wiedza tutaj jest trochę niezbyt. Nie będę może kontynuował tego tematu, bo się jeszcze bardziej upokorzę, jeśli faktycznie tutaj się nie znam. Dobra, do kopalni. Do kopalni schodzimy sobie jeszcze niżej. 15 poziom. To robactwo trzeba na pewno zniszczyć, zanim się zdąży wykluć. Okej, cieszy mnie fakt, że już mamy tutaj... Wiecie co, zejdziemy sobie. Zejdziemy sobie, no i pięknie, zobaczcie jak ładnie. Już mamy tutaj kolejne. Widzę, że mamy jeszcze... Jezus Maria, ile tego tutaj, cudownie. Cieszy mnie to bardzo, bo to znaczy, że będziemy już mogli sobie tak naprawdę zwiedzić tylko to piętro do końca i już będziemy w ogóle mieli cud, miód, wszystko. Okej, tu się robak zaczął nam poruszać, ale nie chcemy go tutaj... Bo w którymś momencie on by... No właśnie, stwierdził to. Niestety te robaki tak mają, że one w którymś momencie sobie stwierdzają... A! Wykluję się. Przepotwarzę się. Będę bardziej upierdliwy. Dobra, dziad zginął. Więc jest w porząsiu. Weźmy sobie tutaj jak najwięcej tego. Mamy ametyst. Ametystu jeszcze nie mieliśmy. Ametyst jest, jeśli dobrze pamiętam, jedną z ulubionych rzeczy Abigail. Więc będziemy chcieli też jej to dać, jak najbardziej. Chociaż myślę, że w pierwszej kolejności tam to skoczy do muzeum. Wypierdzielać mi z tym robactwem. O! Driftujemy, okej. Aj. Dobra, nie chce mi się z nim walczyć, lecimy po prostu w dół niżej. Mamy kryształ, super. Zniszczymy sobie te kamulce, bo one są całkiem opłacalne do niszczenia, bo całkiem sporo kamienia z nich dostajemy. Zjedzmy sobie malinki. Żebyśmy mieli nieco więcej energii. Skrzynka robi do widzenia, mamy z niej geody. Cudnie, cudnie ładnie, cudnie ładnie. Tu rozwalmy. Czy coś mamy tu na dole? Mamy jeden tylko koper, ale i tak fajnie. Mamy 25 już sztuk, więc będziemy mieli na pewno 5 sztabek, więc cudownie. Ale chcemy lecieć dalej oczywiście. Chcemy oczywiście lecieć w nie dalej, bo przydadzą nam się na pewno w większej ilości one. Gin krabie. Czasem w ogóle z takich właśnie krabów wypadają nam te. Czasem z nich wypadają nam po prostu kraby, co mogłoby być dla nas całkiem spoko, bo byśmy mogli mieć od razu wtedy, nie musielibyśmy łowić ich. Dobra, proszę bardzo. Nie, tutaj nic nie mamy. Potrzebujemy znaleźć przejście. O, cudnie. Mamy kwarc. Boże święty, ile tutaj... Ten obszar jest zainfekowany. Okej. Szczerze, nie chcę tutaj mi się z wami bawić. Ale tego jednego gościa to moglibyśmy w sumie zabić tutaj, co jest na ziemi. Zabijmy tutaj slajma. Dobra, zabity. Nie dał mi tego, co chcieliśmy, ale mamy go przynajmniej zaliczonego jako zabitego. To mnie najbardziej cieszy. Mamy węgiel. Aha, i tutaj niestety nie mamy pokazanego. Okej, widziałem, że ten w ogóle slime dostał jakieś serducho. Okej, nie podoba mi się sytuacja z naszymi HP-kami trochę. A dobra, na szczęście się ustawili bardzo ładnie, do bicia. Dobra, jest git, musimy tutaj niestety
powalczyć sobie z tym wszystkim, całym tałatajstwem. O, o tym właśnie mówiłem. Robi się późno. Oh no, a my niestety nie mamy przejścia dalej. Robi się późno, a my nie mamy niestety przejścia dalej. Okej. Oj, niedobrze. Będziemy pewnie musieli się wrócić, niestety. Bo musimy jeszcze dojść w ogóle do domu. No nie chcemy tu raczej zostać na noc. Dobra, nie. Wracamy się. Wracamy się w takim razie do wyjścia, bo jest już pierwsza, a musimy wrócić. Opuść kopalnię. Szkoda, że troszeczkę wcześniej nie trafiliśmy tutaj, bo może by nam się udało dostać do 20 poziomu. Chociaż gdyby nie fakt, że tutaj mamy te potwory, to bym, myślę, żeby było lepiej. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Uciekamy, uciekamy. Zdążymy, myślę, że zdążymy. Mamy jeszcze 40 minut, już 30. Jak nie zdążymy, to przy okazji zobaczycie, co się dzieje, jeśli nie trafimy do łóżka. Dobra, szybko, szybko! Szybko, szybko, szybko! Okej. Łóżko, łóżko, łóżko! O, nie! Mogłem nie palić w piecu. Dobra, ale przynajmniej jesteśmy tutaj w domu. Więc nic tam za bardzo się nie stanie, ale niestety będziemy utykać, jeśli chodzi o energię. Niestety będziemy utykać, jeśli chodzi o energię i to jest niestety główny ból tego. To jest niestety główny ból tego. Ale okej, jest całkiem w porządku, jesteśmy tutaj. Dostaliśmy w ogóle bomby, widzę, nawet nie zwróciłem uwagi. Znowu biorę telewizor zamiast patrzeć. Jaka ma być pogoda? Ma być słońce znowu, niestety. U nas też słońce. Neutralne. Los jest w naszych rękach. Okej. Dostaliśmy list. Drogi sąsiedzie, mam nadzieję, że czujesz się dobrze w nowym domu. Śpieszę do ciebie, żeby cię poinformować, że sklep upier od teraz sprzedaje nawozy. Czemu by nie zajrzeć do mnie i zobaczyć, czy możesz sobie pozwolić na parę tuzinów albo więcej? Aha. Taka trochę agresywna sprzedaż, ci powiem. Taka troszeczkę agresywna sprzedaż. Dobra. Mamy tutaj sztabki kolejne. Co bym chciał tutaj wziąć, co bym chciał tutaj zrzucić? Geody na pewno zostają, to też zostaje, kwarc tutaj mamy. Wrzucimy sobie tutaj to, bo tego nie potrzebujemy, to także. Mięso z robaków sobie zostawimy. To wszystko sobie ładnie zrzucimy. Mamy, brakuje nam jeszcze jednej sztabki. I okej, trzeba będzie zainwestować w nową skrzynkę w takim wypadku, moi drodzy, bo nie mamy za bardzo już miejsca na rzeczy. Nie mamy za bardzo już miejsca na rzeczy i myślę, że tutaj sobie obok stracha postawimy. Weźmiemy jakieś wszystkie rzeczy związane z nasionkami i tym podobne. Cały nasz sprzęt też sobie tam wrzucimy. No a reszta myślę, że tutaj może zostać. To tutaj sobie też zostawimy. Bomby tak samo, kraba tak samo, chociaż krab był nam potrzebny. Krab był nam potrzebny tutaj, więc sobie kraba zrzucimy w to miejsce. Nasiona, tutaj rzeczy. To weźmiemy. Czy coś jeszcze bym chciał wziąć? Myślę, że reszta będzie już ok. Dobra, mamy sztabki. Jeszcze jedną ostatnią. Mamy 5 sztabek już, okej. No, czemu nie zrzuciłem tutaj tych nasion, okej. Bierzemy ziemniaki na pewno, bo mamy tutaj dwa chyba wolne miejsca, czy coś tego typu. Więc sobie od razu je zasadzimy, bo nie ma co tutaj czekać z tym wszystkim. Malinki sobie damy tam. Weźmiemy od razu tutaj to i to. Czy gdzieś jeszcze bym chciał iść? Do Clinta myślę, że nie chcę iść. Myślę, że nie chcę iść do Clinta. Chcę na razie to, co najważniejsze, to musimy to wszystko teraz podlać. Więc miejmy nadzieję, że trochę mi energii starczy. Proszę bardzo. W sensie nawet jak nie starczy, to mamy teraz te maliny w sumie, więc myślę, że będzie i tak w porządku.
Jedno tylko zrzucimy, bo jest nam niepotrzebne. Nie musimy się z tym zabierać. Woda się skończyła. Oh no! The water! It's broken! Zbieramy stąd, proszę bardzo, tutaj w sumie mógłbym też na przykład jakieś kolejne posadzić rzeczy. Nie ma w sumie co z tym zwlekać trochę. Następny festiwal będziemy mieli chyba w przyszłym tygodniu, albo w tym już tygodniu w sumie, jak się... Nie, w tym tygodniu, bo teraz zaczęliśmy nowy tydzień przecież. Flower Dance, taniec kwiatów. To nie będzie w sumie coś ważnego tak naprawdę, ale... ważne jest to, żeby nam się udało zebrać truskawki stamtąd. I w sumie mogłem speed grow sobie zostawić. Czy my możemy StarCraftować speed grow? Możemy, ale potrzebujemy do tego smoły sosnowej i małżu. Przyspiesza wzrost roślin, gwarantowane przyspieszenie przynajmniej o 10%, zmieszaj ze spłochnioną glebą. Okej, niestety nie. Niestety to nam nie pomoże. Maszyna do majonezu, krab poty. To też niestety nie możemy sobie nic tutaj zrobić za bardzo. Cóż, po prostu lecimy z tym dalej. Proszę bardzo, znowu mi się woda skończyła, nieładnie. I zabraknie nam, myślę, energii. Myślę, że zabraknie nam trochę energii na to wszystko. Więc to jest też ta kwestia. Zaczynamy czuć zmęczenie, no właśnie, dobra. Zaczynamy w takim razie zjadać malinki. Przydać się na pewno nam jeszcze trochę ich przyda. Proszę bardzo. I podlewańsko dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dobra, i wiecie co, w sumie zasadzę jeszcze te tutaj właśnie, nie zmieniłem koloru skrzynki, więc nie będzie tutaj taki ładny. Zasadzimy sobie tutaj jeszcze ziemniaczków parę. Proszę bardzo. Dobra, będzie już ładnie, zgrabnie. Odkładamy tutaj do skrzynki sobie to. I teraz tak, co bym chciał wziąć? Weźmiemy kosę, siekierę i kilof. Chociaż weźmiemy może wędkę. Weźmiemy tak, w sumie nie planujemy, żebyśmy mieli jakoś nie wiadomo ile rzeczy, więc... myślę, że tak będzie w porządku, jak mamy teraz. Więc cóż, lecimy znowu do Robin. Mam nadzieję tym razem dać radę. Kasę mamy, potrzebujemy 100 kasy, a nie 1000, więc o tyle jest dobrze, na szczęście. Kolejne mamy berisy, cudownie. Zbieramy was tutaj, kochane, zbieramy, dawajcie mi tutaj swojej energii więcej. Okej, ten pasternak jeden to wziąłem trochę niepotrzebnie, ale może przy okazji komuś damy. Louis, pamiętam, że lubił. Am I a joke to you, Robin? Czy ja jestem dla ciebie żartem, Robin? Ja pierdykam! Kolejny dzień. Kolejny dzień. W następnym dniu dopiero możemy. Czyli w dzisiejszym dniu w sumie G możemy zrobić. Niestety. Miałem nadzieję, że dzisiaj sobie porobimy porządku trochę na farmie właśnie, ale niestety Robin zechciała nam tutaj przeszkodzić. Coś mi się tak wydawało, że ona będzie chciała iść na aerobik. Musimy pamiętać, wtorki są dniami, gdzie nie idziemy tutaj. O, mamy scenkę jakąś, okej. Okay. Mamy jakąś scenkę, proszę bardzo. Witam, of Pierre, w czym mogę pomóc? O, to jest chyba ten, to jest Morris. Tak, to będzie Morris. Co tam byś chciał, kolego? Chodźcie i bierzcie, rabaty 50% na zakupy w Jojo Mart. 50%? Chętni? Ale świnie, od razu polecieli tam do niego. Ale nie mogę dorównać tym cenom, sprzedawałbym na straty. Nieładnie.
Pewnie jest ci ciężko stracić swoich lojalnych klientów w taki sposób. Ale czy można ich winić? Georgia jest najlepszym wyborem. Wkrótce całe miasto to odkryje. Tak, jasne. A my dostaliśmy ten rabat 50%, czy nie? Czy tak, czy nie? Tak, czy nie? Bo to jest różnica dla nas wtedy. Dziękuję, proszę bardzo, Marni, masz tutaj coś dla od nas. Chcę zobaczyć, jakie ty masz te nawozy teraz? Czy to są to, co widzieliśmy? To jest to, co widzieliśmy, okej. Więc w sumie za bardzo nie chcemy. Nie chcemy tutaj się w takim razie w to bawić. Ale to, co zrobimy, to chcę tutaj Abigail sprezentować. Co ja niby mam z tym zrobić? Nie wiem, no zjeść? Może? Nie należy to do moich ulubionych. Aha, dobrze wiedzieć. To pierdzielcie się. Nie mam zamiaru w takim razie wam już nic dawać. My mieliśmy dostawę. Właśnie, mamy tutaj, żebyśmy dostali ten. Żebyśmy ogarnęli... Georgia Cole. Więc myślę, że tak zrobimy. To, co chcę pochodzić, to pójdziemy na lewą stronę do lasku, co sobie pozbieramy chociaż tych malin. No i co? I od razu pójdziemy spać, myślę. Zużyjemy troszkę energii wtedy i pójdziemy spać. W śmieciach nic nie mamy. Tu też nie. O szlak. To tam zostanie, czy nie? A zostało. Nie wpadło do wody jeszcze, super. Proszę bardzo. Tum, 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 tup, 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 tup. Tak, wyzbierajmy tutaj sobie to wszystko. Chociaż wiecie co, mogę to co mogę zrobić, to mogę tutaj trochę ogarnąć syfu. Też, bo na farmie na pewno jeszcze będziemy ogarniać ten syf później. A teraz w sumie jak mamy tutaj możliwość, to będzie to przynajmniej ładniej się prezentowało. Nie będzie tutaj takiego syfu. Mam nadzieję, że ten syf w ogóle wtedy nie powstanie znowu, bo byłaby trochę szkoda wtedy mojej roboty. Ale przynajmniej zawsze będziemy mieli trochę więcej materiałów. Zaczynamy czuć zmęczenie. Dobrze, rozumiem. Proszę bardzo. Raz, kolejny. Ile mamy energii? 11? Ja to dobrze. Jeszcze parę razy możemy tutaj smagnąć sobie rzeczy. Mamy jeszcze mleczyki, więc was też tutaj zgarniemy. Weźmiemy sobie trochę energii, żeby nie było sobie tutaj jeszcze, pociupiemy to wszystko. Małe porządki w lasku nikomu nie zaszkodzą. Hoppa, hoppa, jeszcze raz, tutaj, tak, materiałów nam się na pewno jeszcze przyda. Znowu zaczynamy czuć zmęczenie. Okej, w porządku. Warto też drzewa nieco szykować zawsze. To też jest jedna z tych rzeczy, bo dostawać będziemy dzięki temu chociaż te. Będziemy dostawać szyszki, właśnie nasiona drzew, więc będziemy dzięki temu mogli więcej ich trochę sadzić i mieć więcej możliwości na to, żeby mieć je. No zasadzone po prostu na farmie. Więc to jest też jedna z opłacalniejszych rzeczy. Proszę bardzo. Czapeczki tam kolega dla nas może mieć, ale nie chcemy. Tutaj mamy aż dwie te horseradisze. Więc zbieramy. Zobaczymy sobie, czy mamy też od razu cebulki zielone, wiosenne. Bo też teoretycznie powinny nam już się zespawnować. Bo jest już taki okres, że w sumie mogłyby być. Ale chyba ich nie będzie. Chyba ich tutaj nie będzie, niestety. Tutaj raz, dwa. Mamy tutaj jeszcze znowu chrzanik. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj to i to. Mamy mleczyki. Sobie nazbieramy rzeczy. Więc jeśli mi się poziom w zbieractwie nie zwiększy, to się trochę zasmucę. A i zobaczcie, są. Są skubane, cieszy mnie to bardzo. Mało co prawda, ale zawsze jednak coś. Dobra, weźmiemy tutaj was. Tutaj jeszcze trochę was.
Nic tutaj na drzewach nie mamy. Tutaj też nie, tutaj też nie. Okej, okay, myślę, że w takim razie możemy stąd lecieć. Tutaj w tym drzewie też nie. Okej, okay, polecimy po prostu w takim razie na farmę już, moi drodzy. I tym razem mam nadzieję, że damy radę sobie w końcu zajrzeć do Robin, że w końcu nam to wybuduje, bo dziewczyna sobie bimba, jak na razie. Tak troszkę. Już dwa razy próbowałem do niej przyjść, już mam, nie mam ochoty chodzić kolejny raz. Dobra. Tutaj jeszcze stąd nie zabraliśmy. Ile mamy energii? 18. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Mamy jeszcze 9, więc jeszcze tutaj zdążymy sobie machnąć parę razy i będzie już w porządku. Dobra, 3 energii, więc bierzemy tutaj kosę, żebyśmy przypadkiem nie wycieńczyli się za bardzo. Matko Święta, jak jest gorąco, ja po prostu nie mogę z tego. Powiem wam, że cały czas, przez ostatni tydzień teraz, tutaj w moim mieście, w którym jestem, mamy 30 stopni, dzień w dzień, żadnego deszczu, nic. I to jest jedna wielka masakra. To jest jedna wielka masakra, bo człowiek, kurczę, chciałby, żeby już było zimniej. Ja nie jestem osobą, która lubi gorące temperatury. Coraz bardziej zaczyna mnie to frustrować, jaką mamy pogodę tutaj. Z wielką chęcią bym odpoczął od takiego klimatu. Nawet na plażę bym nie chciał iść, absolutnie nie. Dobra, nasiona tutaj zostawiamy. To też. Tutaj w ogóle mogłem sobie zrobić tak, ale okej. Szyszunia. To sobie zostawiamy, to też. No i co, zrzucimy sobie rzeczy na sprzedażyk, bo nie potrzebujemy ich. I kamyka jeszcze zrzucimy trochę. Bo potrzebujemy tylko 100, a nie potrzebujemy się z nim nosić, więc proszę bardzo. Pogoda na jutro jaka ma być? Ma być słonecznie niestety, więc nie zwróci nam się trochę energii, ale okej. Idziemy spać. Mamy zbieractwo. Cudownie. Tak. Teraz myślę, że na pewno nam się uda. Znowu biorę telewizję. Królowa Sosu, powtórka, to nie potrzebujemy. Trochę więcej szczęścia, pogoda. Znowu ma być słońce. Okej. Znowu słońce, słonice. Możemy zabrać sobie kalafiorek. Nie, broń Boże, nie jest mi kalafioru. Nie po to go tutaj hoduję, żebyś ty mi go teraz wpierdzielał. Mamy ziemniory. I tutaj widzę, że mamy robaczki, więc w sumie spoko by było je tutaj zgarnąć. Więc wymienimy sobie tak, tak. Was tutaj zrzucę. I sobie ziemniaczki tutaj zostawimy dwa. Chcę też zostawiać, moi drodzy, rzeczy, ze względu też na to, żebyśmy mogli sobie... No, fajnie, kamyki. Super. Żebyśmy mieli możliwości na trochę rozwój. A. Chociaż w sumie mamy tam jeszcze dwa liki, okej. Okay. Wiecie co, mamy w sumie trochę miejsca, żeby coś tam posadzić. To nie sadzimy, bo to nie jest na ten sezon. Jeden kamyk sobie tutaj idzie w tę stronę. I więcej nie potrzebujemy. Dobra, pory mamy. Damy tutaj ziemniaczki. Bo ziemniaki największy profit nam przynoszą i nie chcę wydawać teraz kasy. Nie chcę wydawać teraz kasy, chcę jak najwięcej kasy nazbierać właśnie na ten Flower Dance, bo chcę chociaż kupić te truskawki. Jestem niezmiernie niezadowolony z faktu, że zapomniałem o tym, że możemy zrobić naprawdę duży profit sobie z nich. Ale cóż, proszę bardzo, tam widzę nasz kotek znowu w krzakach grasuje. Co on tak w tych krzakach zawsze? Skubaniutki, malutki. Dobra, podlejemy tutaj, tutaj to, podlejemy tak, tutaj tak, tu, tu. I urzeźlimy sobie glebę tutaj.
póki jeszcze tutaj nic nam nie zarosło. Postawimy tutaj kwiatki, a resztę zasiejemy ziemniorami. Dobra. A, no tak, mogłem tutaj jeszcze posadzić ziemniaki. To by było sensowne, to by było jak najbardziej sensowne. A tutaj jeszcze mogę też sobie zwiększyć nasze tutaj pole uprawne. Posadzimy sobie tutaj kalafiora. Nic więcej sadzić nie będziemy, mogłem nasiona jazzu jeszcze tylko posadzić. 7 dni, a to mamy jeszcze na spokojnie dużo czasu. 12 dni, o kurcze. Czy ja przypadkiem... Ja chyba spierdzieliłem sytuację z kalafiorem. I niepotrzebnie teraz zasadziłem go, bo sytuacja wygląda tak, że kalafior rośnie 12 dni. No do końca miesiąca, każdy miesiąc składa się z 28 dni. Więc kalafior muszę sobie w takim wypadku już podarować. Kalafiora niestety już nie będziemy mieli. Jedyne co to, co zostało zasiane, ale nie to, co zostało zasiane dzisiaj. Więc wyrośnie nam jeszcze trochę go, ale niedużo. Strasznie głupie błędy robię, kurczę. Muszę przyznać, że strasznie głupie błędy robię. Ale to jest ze względu po prostu na to, że dawno nie grałem w Stardew. I to jest, myślę, tego przyczyna. Dobra, proszę bardzo. Pięknie, wszystko ładnie widać. Energii trochę nam się zeszło, ale dobra. Damy sobie radę. To wiecie co? W sumie, skoro i tak to nam zniknie, to w sumie czemu by nie? Rozwalmy to i w to miejsce zasadźmy coś innego jednak. Bo bez sensu będzie to nam marnowało miejsce na to, na polu. A tak to przynajmniej nam coś wyrośnie przez ten czas. Ale dobrze w sumie, że się zorientowałem. Dobrze w sumie, że się zorientowałem w czas, bo byśmy stracili tak naprawdę tylko czas na tym wtedy. Dobra, zróbmy tak, zrzućmy sobie to, to, zrzucamy to, to. Por sobie zrzucimy też. I lećmy do tej pierdzielonej Robin. Tylko jeszcze to, co bym chciał zrobić, to myślę, że tutaj mogłoby być to całkiem dobre miejsce. Tutaj sobie postawimy ten silosik. Ojejku, jak się wystraszył tego, że tutaj ścięliśmy drzewo. Jak się nas kociacek wystlasył. Proszę bardzo, i zróbmy jeszcze taki myk, żebyśmy na pewno mogli sobie tutaj coś postawić. Tego nie pamiętam, co to w sumie nam robiło. To były jakieś chyba teleporty albo coś tego typu. Ale no. Dobra. Zbieramy sobie oczywiście malinki. Bo czemu by nie? Potrzebować potrzebujemy. Niech nam tutaj rosną, kochane. Robin, masz być kurna w domu i masz mi w końcu to zbudować. Jesteś. Cieszy mnie to bardzo. Tym razem nam się uda. Wybuduj budynek rolny. Mamy, w końcu. Moglibyśmy go wybudować sobie tutaj gdzieś, ale to, co ja chcę wybudować... Nie, po prostu nie. Powiem po prostu, że nie. Nieładnie koteczku, nieładnie się zachowałeś, dostaniesz po łapkach. Kurde mol, no kot mi zawieruszył ten. Dobra, to postawmy w takim razie ten silos może gdzieś dalej. Myślę, że to żaden problem nie będzie, jak go postawimy gdzieś. I tak będziemy musieli go potem pewnie przestawić i tak. W sensie na pewno będę chciał ja go przestawić. Tutaj mamy w sumie tak sporo miejsca całkiem. A też będę chciał na miniaturę na pewno wrzucić. Okej, to niech powstanie tutaj.
Niech sobie tutaj będzie. Okej, zacznę pracować nad budową silosa jutro z rana. W porządku, cieszy mnie to bardzo, moja droga. Możemy ci sprzedawać też drewno, ale myślę, że nie potrzebujemy, nie mamy takiej potrzeby. Kalendarz może być postawiony w twoim domu. Kalendarz będzie przydatną rzeczą. Dobra, jest okej. Nic więcej nie potrzebujemy. Możemy stąd wypinkalać. Czy chcę gdzieś iść w związku z tym? Szczerze powiedziawszy, myślę, że dzisiaj zajmiemy się porządkami na farmie, chociaż wiecie co? Nie mam miecza. To nie idziemy. Myślałem, żeby jeszcze ewentualnie skoczyć do kopalni, ale że nie mamy miecza, to nie będziemy tego robić. Zrobimy porządki na farmie i myślę, że będzie nam dzięki temu całkiem fajnie. Oj, ty kociaku, ty mój niedobry, niegrzeczny. Mogłeś się usadowić dosłownie w każdym innym miejscu, a wybrałeś to jedno, jedyne, w którym potrzebowalibyśmy, żeby cię nie było. Chociaż wiecie co? Moglibyśmy skoczyć do miasta, zerknąć na kalendarz. Teraz to się możesz ruszać. Teraz to już mnie zdenerwowałeś i już nie potrzebuję na to zwracać uwagi, gdzie sobie leżysz. Słodziaku, kociaku. Nie, tego nie potrzebujemy. Zorganizujmy tutaj sobie, dzikich szans sobie zrzucimy. Wiecie co zrobię tak? Pójdziemy do miasta, zobaczymy kalendarz i jeśli ten flower dance będzie niedługo, to w sumie bym bardziej chyba jednak wolał połowić teraz, żebyśmy mogli sobie zebrać więcej kasy przed nim, bo będziemy chcieli nakupować truskawek. Nie pamiętam tylko, ile truskawki rosły, ale chwilkę one zajmowały, żeby wyrosły. Zbieranie podatku, ble ble, wydatki na wiosenne uroczystości, ble ble ble. Okej. A nie, jeszcze taniec kwiatów, mam jeszcze cały tydzień tak naprawdę. Ale to znaczy, że truskawki mi chyba nie za bardzo wyrosną. Ale dobra, i tak w sumie będzie dobrze wydać te kasę na to. Bo przynajmniej będziemy mieli notice board. No halo, no chcę questa zaakceptować. O, mamy. Chcę położyć kwarc na płaszcz. Proszę o dostarczenie tego na dzisiaj. Okej. Kwarc, mamy kwarc. Możemy to zrobić wyjątkowo. Możemy to wyjątkowo zrobić. I w sumie wiecie co, i tak w sumie będę chyba chciał kasę zarobić, więc i tak chyba pójdziemy na te rybki. Też energii, o Jezus Maria, było naprawdę blisko, bo mamy jeden punkt energii tylko. Ale okej, sobie polecimy na rybki. Kwarc mieliśmy gdzieś tutaj. Okej, Demetriusa potrzebujemy złapać i będzie już wtedy całkiem spoko. On zapewne będzie tam u góry znowu siedział, więc polecimy. O, Demetrius w sumie za daleko się nie rusza od domu, co jest ciekawe. A on tam jakieś badania prowadzi, on jest takim jakby geologiem, stąd właśnie jego zamiłowanie do jakichś kwarców i tym podobnych. Więc jak najbardziej lećmy. Linus sobie tam siedzi, akurat jesteś na zewnątrz, cudownie, cieszy mnie to bardzo. Proszę ciebie bardzo. Hej, o, tego mi było trzeba, wielkie dzięki. Oto twoja zapłata. Tak, i zobaczcie, czasami zabiera, czasami nie zabiera. Na 40 piętro kopalni i hodowla zwierząt. Zbuduj kurnik, okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, to możemy w takim razie zajrzeć. No, co potrzebujemy, żeby zbudować kurnik? A, nie zajrzymy, bo mamy teraz tylko sklep otwarty. Okej, okay, to jest różnica. Podczas kiedy Robin nam buduje jakieś struktury, to nie mamy możliwości zamówienia następnej struktury. Co jest w sumie trochę szkoda, bo moglibyśmy mieć wtedy od razu tak naprawdę to. Ale... cóż. A, no tak. Myślałem, żeby połowić. To w takim razie pójdźmy. Połowimy sobie w tej górnej rzece. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Dla pam tam nie dostarczyliśmy tej coli. Ale dobra, tam. Damy sobie z tym radę. Zwiedzmy sobie od razu malinki. I tak. Tutaj jeszcze zahaczmy o te malinki. Niestety musimy tak tylko przeszukiwać krzaczory. Hi Linus. Nie znam cię na tyle, aby ci ufać. Wybacz. No to masz w takim razie. To dobry prezent, dziękuję. Linus lubi takie rzeczy, z tego co pamiętam. Lubił bardzo właśnie wszystkiego rodzaju roślinki, które się zbiera. Więc no. Czy mamy tutaj gdzieś jakieś bąbelki może na wodzie? Nie bardzo z tego co widzę, ale okej. Okay. Pójdziemy sobie w to miejsce ładnie, zgrabnie i sobie połowimy. I w sumie może będę się z wami żegnał w tym momencie, bo w sumie tylko pójdziemy spać.
Więc myślę, że jakoś nie wiadomo, jak wielkiej potrzeby nie mamy tego, żeby tutaj... Chociaż nie, no spokojnie sobie połowie to potem wytnę i pójdę się z wami pożegnać, bo chcemy jednak wam pokazać, jaki profit też będziemy z tego mieli. Idealnie. Karpik złowiony. I to jeszcze jaki? Łocie, panie. Złoty, znaczy złoty, iridiumowy. Dobra, ja się zamykam, bo tutaj miłowy sobie będę... Ryby sobie będę tylko tutaj straszył. O, moi drodzy, dostaliśmy osiągnięcie chwytak. Co jestem ciekaw, co ono tutaj oznaczało? Moment, to było w kolekcji. Chwytak, złów 100 ryb. Okej, co prawda złowiłem aktualnie glon, ale okej. Rozumiem, rozumiem aluzję. Zrobimy sobie tak, zrobimy tak. Rozdysponujmy sobie te rybki w taki sposób, żeby one były troszeczkę nam tutaj dalej. Okej. Lecimy jeszcze raz, kolejny. Bawmy się w to dalej. Jeszcze zostało nam troszeczkę energii, którą będę chciał jeszcze spożytkować na minimalnie łapanie, bo jeszcze tutaj łapiemy właśnie tego sumika karłowatego o tej godzinie. Szlak, trochę spadło nam. Ale złoty przynajmniej klen, okej. Jestem mega zadowolony, że dostajemy praktycznie same klenie, bo klenie, kurczę, są naprawdę dobre. Klenie są naprawdę dobre i dużo kasy z nich idzie trzepać. To będzie chyba karpik tylko, zwyczajny. Nawet za bardzo się nie ten. A nie, to był kleń, o proszę. Ale tylko złoty dostaliśmy, okej. Jestem zaskoczony, że złoty, skoro idealnie mieliśmy tak naprawdę. Okej, glon i jeszcze ostatni raz zarzucamy. Już więcej nie będziemy zarzucać, bo inaczej będziemy bez energii. Okej, ostatni połów, ostatni. Noż. Uciekł mi na chwilę, ale dobra. Ostatnia przynęta akurat zużyta, ostatnie punkty energii tak samo, więc się cieszę. Wymijmy sobie tutaj tylko na kosę, żebyśmy przypadkiem nie popełnili jakiegoś głupiego błędu. No i co, moi drodzy, wracamy. Wracamy. Robin tam nam już buduje, więc cieszy, będzie budować przynajmniej. Cieszy mnie fakt, że już będziemy mieli wybudowany silus. Odgarniemy sobie nieco tej trawy, więc myślę, że w następnym odcinku skupimy się właśnie trochę na tym, żebyśmy zrobili sobie porządek na farmie. I w sumie może trochę na łowieniu, trochę na zarabieniu. Na łowieniu myślę, żebyśmy pozarabiali trochę hajsu. Będziemy na pewno zbierać też te całe malinki, bo to jednak jest bardzo opłacalna dla nas rzecz. No i co? Będziemy po prostu lecieć jakoś dalej. Zobaczymy, co tam nam jeszcze się rozwinie w międzyczasie. Jakoś sobie na pewno coś ciekawego odnajdziemy, ogarniemy. Glon tutaj wrzucę. Mamy złoto też, wyłowiliśmy, więc to też jest całkiem spoko rzecz. No a rybki chyba wszystkie zrzucimy i tak dalej. Georgia Cola, właśnie, jeszcze Georgia Cola. Georgia Cola podoba mi się, że jest traktowana jako śmieć. Bardzo dobrze. Ten kij bambusowy sobie zrzucimy tutaj, żeby nam nie zagracał. No i cóż, zrzucamy wszystkie sobie rybki, bo nie potrzebujemy was tutaj trzymać. Ułóżmy sobie cały ekwipuneczek nasz. Zmienimy tylko to miejscami. Okej. I lecimy spać. Lecimy spać, zobaczymy, jak duży profit dostaniemy z tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że trochę nam się zarobi, bo mamy naprawdę te klenie. Awans, zbieractwo, plus jeden skuteczność siekiery. Mamy jeszcze nacinacz do drewna. I tylko tyle, okej. Rolnictwo 318. Tylko tysiak z tych ryb? Klen jeden złoty, znaczy iridiumowy jest za 100. Bas wielkogębowy jest za 150. Okej, basy w takim razie się najbardziej chyba opłacają. Bo jeden jest za 150. Sumik karłowaty jeden jest za 112. To w takim razie klenie nie są takie dobre. Bas wielkogębowy albo sumik karłowaty najbardziej nam się opłaca. Ale profit mamy duży. 1500 to jest jednak całkiem spoko rzecz. Mamy dzień 18 wiosny. Żółtodziób zdobyto osiągnięcie. Dostaliśmy kolejne osiągnięcie tutaj w grze. Co mnie cieszy w sumie. Przyznam szczerze, że cieszy mnie fakt, że tutaj mamy osiągnięcia tak czysto jeszcze w tym. Zarób 15 tysięcy. Czyli łącznie już udało nam się zrobić 15 tysięcy. Mamy jeszcze pastucha.
nowy przyjaciel, lepsz swój dom, 15 różnych przedmiotów, dużo tego mamy. Stary młynarz, podaruj 40 różnych przedmiotów, 10 zadań typu potrzebna pomoc. Sprzedaj każdy przedmiot, sprzedaj 300 sztuk jednej uprawy. Monokulturę. Myślę, że monokulturę będziemy mogli bardzo sobie łatwo zrobić w momencie, jak będziemy mieli inne nasionka jeszcze, albo sprzedaj po 15 upraw z każdego plonu. Okej, z każdego plonu. To też jest coś do zaliczenia na później. Ale moi drodzy, zobaczmy sobie, albo nie, nie będziemy patrzeć, będziemy po prostu tutaj. Pójdę do dołu, czy coś nam tutaj wyrosło? Będziemy mieli na pewno tutaj fasolę. Pasternak zaraz też będzie gotowy, więc fajnie. A ja chcę tutaj się skierować na dół, bo chcemy zobaczyć, jak tutaj Robin sobie będzie radzić. Proszę bardzo, już tu nam buduje ładnie, zgrabnie, więc jest w porządku. Gdzie będzie tutaj się ładnie ustawić? O, albo tutaj może? Nie, tutaj będzie w porządku. Okej. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam się podobał ten odcinek. Przyznam, że był trochę męczący, jeśli chodzi o to latanie ciągłe do Robin. Miałem nadzieję, że trochę inaczej to się potoczy, ale nie jest źle, jest jak najbardziej fajnie, bo w końcu mamy ten silos. Trochę sobie pozbieraliśmy chociaż dzięki temu malinek, nieco jeszcze tam drewienek i tak dalej. Nałowiliśmy, więc myślę, że ten dzień był całkiem fajny. Szkoda tylko, że wydałem tyle też kasy na kalafior, ale na spokojnie jeszcze zużyjemy go, jakoś sobie z nim poradzimy. Tak więc jeszcze, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką właśnie serią jak Stardew Valley, ale i nie tylko. Staram się na kanale ogrywać głównie gry indie, ale innego rodzaju też, na przykład gry typu horrorki też się pojawiają, innego typu materiały jak na przykład Next Please, gdzie zaglądamy do wersji demo gier, które będą w najbliższym czasie wychodziły, też są, no albo nawet unboxing, który tutaj zapowiadał Stardew Valley, więc mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie, jakiś tutaj target dla was będzie, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami tutaj na dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!